byłej sprężarkowni przy Szybie Bolesław w siedzibie Muzeum Ziemi Lubińskiej odbyło się górnicze spotkanie weteranów. Uczestniczyło w nim ponad 100 budowniczych kopalni Lubin. Przed uroczystością goście zwiedzili znajdującą się na terenie muzeum komorę solną. Dzisiejsze spotkanie, którego pomysłodawcą był jeden z pracowników pracujący to właśnie na Szybie Wschodniej, mykarze Półtora, pokazał nam zdjęcie. Zdjęcie i wycinek z gazety, która w tym czasie była taka gazeta Konkrety, opisywała wydarzenia Zagłębia Miedziowego. No i właśnie bazując na tym, mówię, a gdyby tak zorganizować spotkanie chociażby jednooddziałowe. No i tak się właśnie złożyło, że rozpoczęliśmy rozmowy, dzwoniliśmy do kolegów, którzy pracowali w tym oddziale. Się okazało, że ten zna tego, no i z jednego oddziału zrobił się cały Szyb. No było nam o tyle trudno, że mówię, naszym informatorem była książka telefoniczna, to były, prawda, rozmowy, to były sąsiedzi, którzy pomagali, a tego pana nie ma, ten wyjechał, mieszka gdzieś tam. Wydeptaliśmy wiele kilometrów po Lubinie, przeszliśmy wiele klatek schodowych, zostawialiśmy zaproszenia na piechotę, to wszystko. Spotykaliśmy się z ludźmi, przypadkowo spotkanymi na bazarze, na ulicy, gdzie w środkach komunikacji mówiliśmy o spotkaniu. No i efektem jest to, że właśnie dzisiejszego dnia spotkaliśmy się właśnie w tym cudownym miejscu z tymi właśnie ludźmi, którzy akurat no, przyszli, zadeklarowali chęć przyjścia, spotkania się. No i właśnie po to, żeby się może jedyny raz w życiu, może ostatni raz w życiu zobaczyć, spotkać, porozmawiać, mimo że mieszka się w jednym mieście. To spotkanie dzisiejsze, które odbywa się z inicjatywy kolegów, którzy od wielu, wielu lat są na emeryturach, wyrażają ochotę spotkania się i dzielenia się jakimiś tam informacjami, a poza tym z tego co wiem chcą podjąć taki dosyć szczytny cel, żeby w sposób taki łagodny i płynny kiedyś w przyszłości, kiedy skończy się eksploatacja tutaj na tym rejonie, żeby można było nie tylko z jednego budynku, ale z całego tutaj rejonu, jednego z trzech rejonów kopalni lub stworzyć skansen taki, który przypominałby, gdzie to się zaczęło, w jakich warunkach. Myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, jest to możliwość jednocześnie spotkania wszystkich tych ludzi, których ja pomimo jubileuszu 30-lecia z tego roku, wielu z nich już nie pamiętam, z niektórymi tylko miałem okazję pracować. Myślę, że jest to naprawdę fajna i godna propagowania impreza. To spotkanie jest poświęcone Wam, albowiem Wy w latach 66-71 XX wieku byliście tu, pracowaliście, tworzyliście to wszystko. I nieważne było, czy była to firma ZG Lubin w budowie, czy była to PBK Częstochowa, czy Sowiet, czy PRG Wałbrzych, czy inne firmy, Wy byliście solą tego regionu. Stąd jest to spotkanie dla Was. My jesteśmy załogą inżyniera Kolaczka. Rzeszowi, bo to z naszej inicjatywy wyszło to spotkanie. Ale coż byśmy byli warci bez Was, bez tych, co zrobili najważniejszą robotę. Myśmy robili swoją powinność, a oni, ci ludzie, co są tu, zrobili kopalnię. Oni wybudowali kopalnię. Minęło 48 lat od chwili, gdy samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego przyjęło do eksploatacji Szyb Bolesław z całym inwentarzem energomaszynowym od PBK Lubin i PBK Częstochowa. Dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność spotkać się z byłymi pracownikami, tak PBK jednego i drugiego, jak i SOWI, którzy współpracowali ze mną przez 3 lata i 4 miesiące, a z którymi wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Są oni dzisiaj na tej sali. Jest mi bardzo miło być właśnie tutaj z kolegami, z którymi współpracowałem tu na tym szybie. To były lata 60., 70., pierwsze lata 70. Jest bardzo przyjemnie tutaj spotkać się z tymi ludźmi. Poznać ich, gdzie kto, bo nasze drogi się rozeszły. A teraz no, jesteśmy na emeryturach. W trakcie spotkania weterani wysłuchali koncertu w wykonaniu górniczego chóru męskiego.
było tak, że moja małżonka znalazła gazetę schowaną tam kiedyś przez siebie. Ja tą gazetę zaniosłem, tak troszeczkę udzielam się społecznie, zaniosłem do związków zawodowych. Tam zaniosłem tą gazetę i patrzy taki Józek Troć na to. Mówi, popatrz, popatrz. A ja mówię, no małżonka znalazła. Jak już my byli młodzi, nie? No i to się zamknęło na tym. Na końcu ktoś tu panie przychodzi, ja zapomniałem o tym. Kazio robi spotkanie. I to wybuchło, to spadło na mnie jak piorun z nieba. No ale kto mi pomoże, nie? No to zgłosił się i Andrzej, i Stasiu Wolski, który zrobił największą robotę, bo po prostu ta nasza poczta teraz zawaliła. Zrobił taką pracę, proszę pana, że po prostu poroznosił, bo na pocztę wysłaliśmy ponad 40 zaproszeń, a resztę musieli roznieść. No po prostu nasi koledzy, którzy nam pomagali, grupa inicjatywna tak zwana. No ta grupa inicjatywna zrobiła to, żeśmy się spotkali. Z Kazim Półtorakiem żeśmy się spotkali. On przy związkach urzęduje jako też emeryt. I obejrzeliśmy jedno zdjęcie i Kazio zaproponował, żeby spotkać, zrobić spotkanie brygady starej szybowej, oddziału szybowego z Sowi. Ja go po prostu podtrzymałem na duchu, zgodził, powiedziałem, żeby coś było dobrego, ale było to planowane tylko brygady szybowej i zrobienie gdzieś na działkach albo w kawiarni gdzie. No i no to było już pierwsze rozmowy jak około rok temu. I przeszło to, że rozmowa. Ja spotkałem też kolegę, który się zainteresował. Przysłałem go do Kazia. On najwięcej, Wolski właśnie, on chodził. On chodził po ludziach, pytał się, czy będą akceptować. Jedni chętnie, bardzo chętnie się zgadzali. Jedni mówili, po co to robimy, nie? Że to głupota. No i wyszło coś wspaniałego. Wyszło cały, wyszedł cały szyb, który pracował w Sowi w 70-tych latach. Najpierw to miało być spotkanie samego oddziału szybowego. No, myśmy byli zżyci, to była jedna wielka rodzina. I Kaziu przyszedł do mnie, jeszcze ja mu na pan mówiłem, chociaż... Całe życie mi mówiłem. Całe życie, dopiero niedawno przeszliśmy na ty, no. Jako emeryci. I mówi, że spotkanie oddziału szybowego. No więc tak, ze względu na to, że tych ludzi już bardzo mało jest, po drugie, chcieliśmy to jakoś rozszerzyć. Poszliśmy do Muzeum Ziemi Lubińskiej, do pana dyrektora Ripela i tam zrodziło się ten pomysł spotkania wszystkich pracowników Lubina Wschodniego do roku 71, to znaczy do czasu, kiedy szyb przeszedł do przebudowy. Ze względu na to, że mój kolega, sąsiad, ten szyb głębił, no to udałem się do niego, bo Kaziu też jest taki chodząca encyklopedia i też zrobił listę wszystkich byłych PBK-owców, bo szyb głębił PBK i tą rozcinkę, poziome chodniki też PBK robiła. I tak to się zaczęło. No, ze względu na to, że powiedzmy ja w tym czasie byłem pracownikiem, przez jakiś czas byłem planistą, tak zwany, to ja znałem bardzo dużo nazwisk. I te nazwiska jeszcze pamiętałem, tak do niektórych ludzi dotarliśmy, spotykaliśmy się, a pamiętasz tego, o jeszcze tego i tak się to dodawało. Przyjechałem tu w 64 roku, w listopadzie, gdzie przejęliśmy szyb, jako PBK Częstochowa, przejęliśmy szyb od PBKR-u lubińskiego. No i trzeba było robić te roboty, które oni nie skończyli, a mianowicie polegało to na cementacji szybu. Po zrobieniu tych wszystkich robót takich tych w szybie zaczęło się głębienie, a właściwie pędzenie wyrobisk
poziomych, co jest specjalnością firmy, po prostu budowanie kopalń. No i to w moim, może to wczoraj inaczej wyglądało, ale ja w tym uczestniczyłem od początku do końca, czyli do ostatniego strzału. Jeżeli chodzi o sam oddział, nasz oddział, to było to... To można powiedzieć, że to była taka jedna wielka rodzina. To było, no, zżyci byliśmy ze sobą bardzo. To dlatego to tak wyszło, że chcieliśmy to spotkać. No, praca była jak praca. No. Oddział szybowy to było... Utrzymanie ruchu. No. To, ale sam oddział szybowy to była praca... Jest to praca niebezpieczna, niby niebezpieczna. Ale jest to awangarda kopalni. To są ludzie, którzy w tym szybie pracują i jest to niektórzy, inni zazdroszczą tym pracownikom oddziału szybowego tej roboty. W trakcie budowania kopalni Lubin ten szyb sławetny Bolesław, to L3 tak w nomenklaturze górniczej on się nazywał. Ludzie, którzy tam pracowali, załogi, gro w momencie dojścia do 25% zdolności produkcyjnej kopalni Lubin, oddaliśmy tę załogę. Około 1000 ludzi odeszło w różnych zawodach. Górników strzałowych, instruktorów strzałowych, sztygarów nawet. To ci ludzie, proszę Państwa, po ukończeniu studiów roześli się. Szyb wschodni. To była taka kuźnia kadr dla całego Zagłębia. I to właśnie oddaliśmy tej załogi, które były członem jakimś załogi, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że pierwszą załogą taką eksploatacyjną, jaką była, to były oddziały SOWI, no, na sławetnym chodniku B3A, bite tu właśnie w wschodnim polu, bo tutaj właśnie się zaczynała ta eksploatacja. Na spotkanie przyjechali z Bornego Sulinowa, z Katowic, z Krakowa, no i wszystkich nie pamiętam skąd, ale zebrała się nas dosyć spora grupa. Wszyscy się cieszyli z tego, no, nawet przyjechał za Oświęcimia na stary sztygar Cholewa, co jest spory szmat drogi, on jest chorowany, był, jest chorowany, ale przyjechał. Uczestnicy górniczego spotkania weteranów zaapelowali do wszystkich instytucji związanych z naszym regionem o wsparcie działań mających na celu utworzenie regionalnego skansenu, w którym eksponowane byłyby pamiątki dokumentujące osiągnięcia polskiego górnictwa miedziowego. Wyrażamy nadzieję, iż Muzeum Ziemi Lubińskiej zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszego historycznego już szybu Bolesław w przyszłości przyjmie swoje posiadanie cały teren rejonu wschodniego zakładów górniczych Lubin, tworząc regionalny skansen obrazujący warunki pracy, trud i osiągnięcia pracowników polskiej miedzi. Gdyby tak się stało, że będzie to cykliczna impreza, będzie na pewno z pożytkiem i dla tych ludzi, którzy tutaj zaczynali, ale również dla regionu, dla środowiska i dla młodzieży, która gremialnie odwiedza tutaj to muzeum i chce się dowiedzieć, chce zobaczyć, gdzie pracują ich rodzice. A na chwilę obecną co najmniej jeszcze jedno pokolenie czeka nas pracy tutaj właśnie w tym rejonie, na tym terenie, także tych lat trochę jeszcze zostało. Znaleźli się nam pomocni ludzie w osobach dyrekcji zakładu, którzy nam dali wsparcie, takie niewielkie wsparcie finansowe. Dali nam przyzwolenie, że jeżeli to zrobimy, to nam pomogą w tym zakresie. No i w tej chwili jesteśmy naprawdę ukontentowani tym, że rzeczywiście nam się udało to doprowadzić, zrobić to wszystko. I mam nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie, że akurat w przeddzień odkrycia złóż rudy miedzi takie właśnie spotkanie zaowocuje kolejnymi, następnymi z okazji różnych rocznic. A mamy rocznicę zbicia szybu wschodniego z Lubinem Głównym i kolejne inne rocznice, które już nie sposób dzisiaj wymieniać. Jeszcze raz chyląc czoła przed tym wszystkim, co panowie dokonaliście, bo jakby nie było
Gdyby nie wy, nie byłoby tu mnie, nie byłoby nie jednego z nas. Jeszcze raz bardzo się cieszę, że taka inicjatywa się urodziła. Tutaj też podziękowania dla pomysłodawców, niech się tak nie chowają. Myślę, że to naprawdę się sformalizuje, a my w miarę swoich możliwości będziemy się starali, jeszcze raz powtarzam i deklaruję, pomagać wam uczestniczyć w takich spotkaniach, bo myślę, że taka okazja, przynajmniej z okazji Barbórki, bezwzględnie powinno się znaleźć miejsce dla takich ludzi jak wy i o nich przede wszystkim powinno się pamiętać. I to was przede wszystkim trzeba byłoby przy takich okazjach rok do roku pokazywać tym wszystkim, którzy w tej chwili przychodzą do firmy, którzy w tej firmie się znajdują, chociaż nie do końca mają pojęcie o tym, jak to było na początku i jak to może wyglądać. Także ja dziękuję serdecznie, cieszę się bardzo jako gospodarz, że zechcieliście przyjąć zaproszenie, zjawić się tutaj. Dziękuję bardzo. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć sprzed 40 lat, na których uwiecznieni zostali budowniczowie kopalni Lubin.